Okay. First of all, I'm happy that we got one point. Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że zdobywamy jeden punkt. In the end it could be three and it could be zero. Na koniec mogłoby być to 3, ale równie dobrze mogłoby to być dzisiaj 0. Our first half was not Pogon playing. Nasza pierwsza połowa to nie była pierwsza połowa Pogoni, nasz styl. We looked afraid, we looked we didn't enjoy to play. We didn't make our teammates better. Wyglądaliśmy na przestraszonych, nie czerpaliśmy przyjemności z gry, nie wspieraliśmy siebie wzajemnie na boisku. We actually looked horrible this first half. Tak naprawdę to wyglądaliśmy fatalnie w pierwszej połowie. And in the end we should just say thank you to Bartek, but we was just down 1-0 first half. No i przede wszystkim powinniśmy chyba podziękować Bartkowi i Klebaniukowi za obronę karnego, bo schodziliśmy tylko z 1-0. So first half was a big disappointment for every one of us. Więc pierwsza połowa to było duże rozczarowanie dla każdego z nas. Second half was the opposite. We showed that we can are a good team. We showed that we enjoy to play. We help each other to be better and better. And we start to play football like we want to. Druga połowa to zupełna odwrotność. Graliśmy w piłkę, pomagaliśmy sobie, żeby być lepszym i lepszym. Było widać, że czerpiemy przyjemność z gry. And we also get some energy and some belief from the bench. So second half is the opposite for first half. So second half I'm proud of Pogon, I'm proud of players. Jestem dumny z tej drugiej połowy, z zawodników. Widać było, że zawodnicy czerpią energię, którą też wysyła ławka rezerwowych. No tak jak mówiłem, ta druga połowa była zupełną odwrotnością pierwszej. And this is of course how we need to look to be a good team and to be a team to count on in this league. I tak powinna wyglądać drużyna, na którą możemy liczyć, która coś znaczy w tej lidze. Dobry wieczór wszystkim. I think it was a good event tonight for the fans. I think really interesting and exciting game. To był dobry wieczór, dobry mecz dla kibiców. Oglądali interesujący, efektywny mecz. Unfortunately, we didn't achieve the results, the right result. Our plan was for sure to win this game. Nie osiągnęliśmy tego, co sobie założyliśmy. Zależało nam na tym, żeby wygrać to spotkanie. First half, we dominated completely in each zone. Somehow Pogon didn't exist. We scored a goal. We had a few chances more. We missed this penalty. W pierwszej połowie totalnie zdominowaliśmy przebieg meczu. Pogoni w zasadzie nie było na boisku. Zdobyliśmy bramkę, ale powinniśmy zdobyć więcej. Nie wykorzystaliśmy również rzutu karnego. I'm quite sure that if we would score 2-0 and then half time, I think we will win this game 100%, but I don't have any proofs. So in the second half it was a more transition game for both teams. Mam takie przeczucie, że gdybyśmy prowadzili 2-0, to wygralibyśmy ten mecz, ale oczywiście nie mam stuprocentowej pewności. Druga połowa to już było wiele przejść obu drużyn do kolejnych faz. So we didn't score, we conceded after a corner, set play goal, and yeah, we know that Pogon is always a very dangerous team in transition with Krużycki, with Pucharczyk, with Luka, who is able to keep the ball, and so there were few moments for them, but we had also really, really amazing moments for scoring. We didn't score, and finally, you know the result.
Druga część spotkania była już gorsza z naszej strony. Tak jak wspomniałem, nie strzeliliśmy bramki. Pogoń ją zdobywa po rzucie rożnym. Spodziewaliśmy się tego, że Pogoń jest bardzo dobra, kiedy przechodzi z jednej fazy akcji do drugiej. Robi to bardzo szybko, chociażby z udziałem Grosickiego i Kucharczyka. Podsumowując, no mieliśmy swoje dobre momenty w tym meczu, ale wynik wszyscy znany. So we take this one point and you know such kind of games you can also lose. Koniec końców zdobywamy jeden punkt, no ale no, koniec końców nie przegraliśmy tego spotkania. For me was important also to see that in this third game in this last eight days that we are able to play high intensity. I think was our we broke our record about sprinting and repetition of sprints. I saw progress and we will keep going this way. Za nami bardzo intensywny czas, trudne dni. Bardzo mnie cieszy to, że rozegraliśmy ostatnie mecze z wysoką intensywnością, szczególnie jeśli chodzi o sprinty i ich powtarzalność. W tym aspekcie pobiliśmy swoje rekordy w obecnym sezonie.